Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Młodzi poeci i pisarze wyróżnieni. Za nami finał konkursu literackiego o Róże Małego Księcia. U ciebie to zamiłowanie do tego, żeby poezję pisać? Od mamy, bo moja mama była mała, to też właśnie tak pisała różne wiersze, bajki. Wielka duma naprawdę i podziwiamy go za ten talent, za to, że wykorzystuje to, co robi na co dzień, tak? Nie tylko szkoła, nie tylko lekcje, ale coś poza. Kacper to jeden z 20 młodych autorów, których wyróżniono w konkursie literackim o Róże Małego Księcia zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Wyłapujemy te młode talenty, które kiedyś, za lat kilka, kilkanaście może będą ich nazwiska głośne w tym świecie poetycko-literackim. Liczymy na to, że wyłapujemy tych najzdolniejszych, ale również pobudzamy, inspirujemy do tego, żeby dzieci i młodzież pisała, ponieważ konkurs skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, dzieci szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjów, można takich, myślę, że skategoryzować. W dwóch dziedzinach dzieci piszą i młodzież, proza i poezja. Zaskoczyła nas taka dojrzałość tekstów z kategorii 4-6, szczególnie jeśli chodzi o prozę. Tak, to było pewne zaskoczenie. Gdzieś tam nawet myśleliśmy, że to jednak gimnazjaliści, a okazało się, że to młodsze dzieci. Zadaniem młodych talentów było napisanie 5 wierszy lub minimum 5 stron prozy. Wpłynęła prawie setka prac. Lubię pisać i jakoś w tym czasie jakoś było... Dużo osób mówiło, że jakieś katastrofy i w ogóle, więc tak na to wpadłam. Czasem jak jest mi smutno, to wtedy piszę wiersze, ale lubię bardzo opowiadania pisać. Większość pracy powstała, gdy jechałam autobusem, ponieważ sądzę, że kiedy jadę autobusem, to widzę, że miasto jest inne, noc jest inna i właśnie duża część mojej pracy opowiadała o tym, jaka jest noc w Olsztynie. Na wyróżnionych autorów czekał szereg nagród, wśród których nie mogło zabraknąć książek regionalnych autorów. Organizatorzy konkursu pamiętali również o ubiegłorocznych laureatach. Ich prace znalazły się w specjalnie wydanej antologii, którą zilustrowali podopieczni Olsztyńskiego Pałacu Młodzieży. Tegoroczna edycja konkursu literackiego o Róże Małego Księcia była już 26. w historii Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. To jeden z najdłużej trwających tego typu konkursów w tej części Warmii i Mazur. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv